Hej, siemano wam wszystkim, z tej strony Alek, witam was w kolejnym odcinku z Deluxe Kichamp 4. Jesteśmy cały czas w Row R i kontynuujemy kolejnym konkursem. Jest to Lillehammer HS138. No i rozpoczyna zawody Czesmir Korzyszek. No, dobrze wiecie, że tutaj w Lillehammer bardzo często oglądamy bardzo dalekie skoki. Zobaczymy, jak rozpocznie tym razem Korzyszek. Zaczyna świetnie. 139,5 metra, Czech rozpoczyna świetnym, dalekim skokiem. Dominik Peter to jest numer drugi oczywiście. Dominik Peter, no można powiedzieć, że to jest taki jego sezon, no. Bardzo ciekawy, no na szczęście nie upadł, ale no było blisko, żeby to się wydarzyło, więc no Dominik Peter musi być bardziej skoncentrowany przy lądowaniu, bo to może mu zabrać naprawdę cenne punkty. Roman Trofimow. Ojojoj, Roman Trofimow popsuł swój skok zdecydowanie i tu jest słabiutko. Tutaj trzecie miejsce dla Trofimowa, ostatnie. No i ten skok, no nie wróży niczego dobrego. Wojtek Sztursa. Jakby spóźnione to wyjście z progu Wojciecha Sztursy, ale skok myślę, że na drugie miejsce, tak jest, tylko przegrywa ze swoim rodakiem Czesmirem Korzyszkiem, który na razie nie ma równych ze sobą. Casey Larson. Casey Larson, on też lubi tą skocznię, udowadnia to tym skokiem. 139,5 metra, dwa punkty za oczywiście Korzyszkiem, no ale tutaj noty za styl miały główną rolę odegrał Jewgeni Klimow. No sezon stracony dla Klimowa, ale może jeszcze jakieś resztki sił ma, nie ma. 139,5, koszmarnie podejście do lądowania. Efekt, ostatnie miejsce, Bor Pawlowcic. On nam Bor się odbudował w ciągu sezonu, ale no nie miał chyba szans na lepsze miejsce. I ten skok jest dobry, 141 metrów, Czech dał nawet 20. Więc tutaj brawo dla Słoweńca, który obejmuje prowadzenie, no musiał objąć prowadzenie, to był skok daleki i pięknie wylądowany. Matthew Sukup. No a jeżeli mówimy o Kanadyjczykach, to Matthew Sukup pokazuje, że i Kanadyjczycy się dzisiaj mogą liczyć. Na razie drugie miejsce Sukupa, ale wiemy, że jeszcze mają Mackenziego, nieobliczalnego Mackenziego. Aleksander z Niszczą. Uwaga, leci Olek, zobaczymy ile skoczy. No to nie był daleki skok, jeszcze upadek. 137,5 metra, ostatnie miejsce Aleksandra z Niszczoła niestety. Gregor de Schwanden. Gregor de Schwanden, Gregor de Schwanden. No i taki skok na piąte miejsce, no. Więc tutaj to nie był jakiś taki daleki super skok. No zobaczymy, ile skoczy Markus Eisenbichler. Pierwszy z reprezentacji Niemiec i najgorszy w tym sezonie, jakby nie patrzeć. Markus wylądował na 138 metrze 50 centymetrze. Daje mu to szóste miejsce w chwili obecnej. No i Peter Preutz. Ciężko, ciężko jest wrócić tym skoczkom pokroju Peter Preutz do formy, którą prezentowali. No, dziewiąte miejsce Petera Preutza, bardzo słaby wynik. No i następny to Konstantin Schmidt. Można powiedzieć, że to jest debiutant tego sezonu, ale nie najgorzej się spisywał, miał naprawdę niezłe występy. No i ten skok też nie jest najgorszy, miejsce siódme, tuż za swoim rodakiem Markusem Eisenbichlerem. Na 13 skakało Daiki Ito. Ostatni z samurajów, można powiedzieć. I zobaczmy, ile skoczy Ito. No podobnie do Niemców, ale czwarte miejsce jednak, proszę, 138,5 metra, wyżej oceniony, lepiej oceniony przede wszystkim jego próba, no i proszę. Junshiro Kobayashi. Junshiro. Mi się wydaje, że krócej od Daiki. I tak też dobrze mi się zdawało. 138,5 metra. Daje mu to szósty w tym momencie wynik razem z Deschwandenem.
Gregor Schlierenzauer. Kto by pomyślał, że to jest najgorszy z Austriaków w tym sezonie, no. No i nie zanosi się na to, że miałby się tutaj poprawić. Na razie 11 miejsce Schlierenzauera. Bardzo słaby po raz kolejny, kolejny skok. Yukiya Sato, nie Daiki. No Yukiya też jest, można powiedzieć, plamą, jeżeli chodzi o siebie. Trzecie miejsce w tym sezonie. Zdecydowanie go przygasił jego kolega z reprezentacji, Keiichi Sato. Ten trzecie miejsce zajmuje. No i Władimir Zograwski. Oj, stara się tutaj wysoko prowadzić narty, ale spadł. Dziesiąte miejsce Władimira Zograwskiego rozdziela Niemców Markusa i Konstantina. No to Polak, Piotr Żyła. Aleksander z Niszczą nie popisał się dalekim skokiem. Może Piotrek nas tutaj zaskoczy pozytywnie. Będzie starał się na pewno, ale to nie jest daleki skok Piotrka. To jest 13 miejsce tuż za Wojtechem Szturcą. Więc tutaj na razie Polak żaden się nie liczy w walce o drugą serię. Daniel Huber. Ojojoj, Huber tutaj jeszcze gorsze błędy popełnia niż polscy skoczkowie, czyli totalnie nieudane wyjście z progu. Efekt 18 miejsce. Witali Kaliniczenko. No potrafi się naprawdę odpalić, ale nie dzisiaj. Lillehammer nie będzie dla niego szczęśliwe. To jest pewne. 124,5 metra, no i w tej chwili ostatnie miejsce Ukraińca. No to teraz kolejny z Austriaków, czyli Jan Herl. Bardzo ciekawy skoczek to jest. No można powiedzieć drugi tak naprawdę sezon. Skacze. No i skacze na dobrym poziomie i ten skok wcale nie był zły. To jest na 10 miejsce skok. Więc tuż, tuż za Markusem Eisenbichlerem, 1/10 punktu dokładnie. No i jak pokaże nam się Filip Aschenwald? No bardzo podobny skok do Piotrka, 13 miejsce, więc niewiele wyżej od niego. No i kolejny z Polaków, czyli Maciej Kot. Wiemy, że potrafi się zmotywować, jak trzeba to potrafi daleko skakać, ale no właśnie. Kiedy to nastąpi? 17 miejsce, tuż za Schlierenzauerem. No i Michael Heibeck. 25 numer startowy Michaela Heibecka. No w tym sezonie nie jest w stanie walczyć o kulę kryształową. Nie jest w stanie, no ale wiemy, że po nim możemy się zawsze wszystkiego spodziewać. I w tej chwili miejsce 10 razem ze swoim rodakiem Janem Herlem. Nadal Bor Pawlowczyk jest liderem konkursu. Robin Pedersen, pierwszy z Norwegów. Norwedzy bardzo wysoko w klasyfikacji generalnych są, więc no. Pedersen rozpoczyna. No i to nie był dobry skok Pedersena. Miejsce 16. Więc przed Żyłą niestety. Choć Żyła pół metra dalej, ale w gorszym stylu. No cóż, będzie musiał czekać. Arti Aigro. Arti Aigro chyba za wcześnie wyszedł z progu. No i dzisiaj niestety nie będzie miał takiego szczęścia, żeby móc w drugiej serii chyba uczestniczyć. 22 na chwilę obecną. Stefan Kraft. No wiaterku z przodu nie ma, żeby móc trochę odlecieć. Nawet jeżeli się spóźni skok, więc tutaj trzeba bardzo rozważnie skakać. Stefan Kraft, bardzo dobry skok, 139,5 metra. I daje mu to czwarty wynik razem z Korziszkiem, więc brawo. Angela Niszek. Reprezentant Słowenii. O, czy on się tu uruchomi? Oj tak, Angela Niszek, będzie wprowadzenie, jest wprowadzenie. 151,3 punktu przed swoim rodakiem Borem Pawlowciciem, więc na razie Słoweńcy w Lillehammer przewodzą. Dawid Kubacki. A może Dawid to zmieni, pokaże im, że tutaj jeszcze Polska ma coś do powiedzenia. No próbował i to jest miejsce 7 Dawida Kubackiego, więc pierwszy biało-czerwony tutaj jakoś skoczył chociaż. Mariusz Lindwik. I
Ile Norwek skoczy, bo wyjście z progu miał piękne i chyba nowy lider konkursu. Drugie miejsce, 1/10 punktu dla Niszkiem przegrywa. Nieważne, że skoczył 142 metry. Severin Freund. Oj, chciałby sobie przypomnieć ten najlepsze lata, jakie miał, kiedy skakał. O Jezu, to były piękne czasy. I teraz skacze daleko, ale upada. 142,5 metra to daje 29 wynik. No wielka szkoda Severina, no bo... No nie skacze źle. Timmy Zajc. No on tutaj na razie nie będzie się raczej liczył. 11 miejsce jak na razie też Van Denem i Junshiro Kobayashi. No a my czekamy na kolejnych, między innymi na Daniela Andre Tandego. No, przede wszystkim ustał skok i daje mu to 9 wynik, tur za Dawidem Kubackim przed Daiki i to. No i Simon Amman. No, to taki powiem wam średniawy skok, ale na 11 miejsce starczył. Więc no myślę, że połowiczny sukces jest. Klemens Murańka. Ojojoj, Klimek, to nie wyglądało już dobrze na progu. No i teraz, które to będzie miejsce? 21 miejsce Klimka Murańki. To jest słaby wynik, niestety. No i obawiam się, że nie zobaczymy Polaka w drugiej serii. Halvor Egner Granerud. I daleki skok Graneruda i mamy nowego lidera ex aequo z Angela Niszkiem. Halvor Egner Granerud, więc Norwedzy chcą u siebie powalczyć. Zobaczymy, czy powalczy również Martin Hamann. No, wyjście z progu takie sobie. No, skok nie najgorszy. 9 miejsce Niemca, więc tutaj Niemiec może powalczyć dzisiaj jeszcze o coś. Zobaczymy tylko o co. Stefan Hula. Stefan Hula. Też bardzo podobny skok do Ammana. 11 miejsce Stefana Huli, więc tuż, tuż za Dawidem Kubackim. Więc to nie jest zła pozycja. No jeszcze przecież nie zapominajmy 11. Karl Geiger między innymi, który też ma na pewno chrapkę na ten dzisiejszy konkurs. Ale czy będzie w stanie powalczyć? Na razie miejsce 6. 140 metrów, dobre oceny. Więc Niemiec wbija się tutaj w czołówkę. Zobaczymy, co na to Ryoyu Kobayashi. Nie najgorszy sezon Ryoyu Kobayashiego. Oj, ale to wyjście z progu już mi się nie podoba. I to jest kiepski skok Ryoyu Kobayashiego. To jest 30 w tym momencie miejsce. To jest bardzo słaby skok. No i Mackenzie Boyd Klaus. Oj, 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 Mackenzie. To samo, mi się wydaje, że tu też będzie ciężko. Choć 14 miejsce tu, noty za styl, nie zapominajmy. Grają dużą rolę. No i Jakub Wolny. No, coraz to słabiej Jakub Wolny. Niestety koniec sezonu. Mocno daje mu się we znaki, ale może jeszcze wykrzesa sobie coś. No proszę, bardzo ładny skok. 8 miejsce mamy Jakuba Wolnego, więc jeszcze w tej drugiej serii będzie mógł powalczyć. Keiichi Sato. Co zrobi Japończyk? Oj, to wyjście z progu było tak ładne, tak płynne, że aż pięknie się ogląda ten lot i 141 metrów z trzema dwudziestkami, dwoma 19,5 daje pierwszy wynik o 0,6 punktu przed Angela Niszkiem. To był piękny skok. Andreas Wellinger. Też jakby lekko się odbudował w tym sezonie, ale ten skok nie pokazuje, jakby miał się odbudowywać. 32 dopiero miejsce, to jest bardzo słaby wynik w tym momencie, więc no, ciężko będzie o awans. No, jaki awans? Tutaj nawet nie ma o czym mówić. 32 miejsce, Wiktor Polaszek.
Wiktor Polaszek ustał, ale to jest 28 miejsce, zostało jeszcze 4. Więc w tym momencie nie ma awansu Wiktor Polaszek. Czeka. No i jakim skokiem popisze się Pius Paszkę? No, Pius Paszkę skacze bardzo ładnie. Skakuje na 7 miejsce reprezentant Niemiec razem z Karlem Geigerem i właśnie Yukio Sato. No a jeszcze 3. Robert Johansson. On może wszystko. On jest zdolny do każdej opcji, ale jaką dzisiaj wersję Roberta Johanssona obejrzymy? No słabiutką wersję. 32 miejsce, poza 30 dzisiaj Robert Johansson, no potraci sporo. Zostało 2, Kamil Stoch i Tiden Bartol. Kamil zrobił swoje. Przede wszystkim jest awans do drugiej serii, 14 miejsce. No i razem z Dawidem Kubackim. No i teraz pytanie, jak zakończy tą pierwszą serię Słoweniec Tiden Bartol? Czy jest w stanie skoczyć dalej od Kamila? No na razie wychodzi na to, że będzie problem z awansem. I to jest 35 miejsce Tidena Bartola, więc Tidena Bartola nie obejrzymy w drugiej serii. A co za tym idzie? Lider nie kwalifikuje się do drugiej serii, a po pierwszej serii prowadzi Keiichi Sato. Drugi Angel Aniszek i również na drugim miejscu Halvor Egner Granerud. Na 4. Mariusz Lindvik. Dalej 5. Bor Pawlowczyk. 6. Matthew Sukup. 7. Yukio Sato. Karl Geiger. Pius Paszkę. I 10. zamyka Czesmir Korziszek. Stefan Kraft i Jakub Wolny. Dalej Polacy. 14. Dawid Kubacki i również Kamil Stoch. Na 16. miejscu Stefan Hula. No i na 3 ostatnich miejscach, które dały awans, Władimir Zograski, Konstantin Schmidt i Wiktor Polaszek kwalifikuje się do drugiej serii. Mimo wszystko, no proszę, niestety poza 30 dzisiaj Klemens Murańka, 31, 38 Piotr Krzyła, 41 Maciej Kot, no i 49 Aleksander Zniszczał. Cóż, czekamy zatem za drugą serią konkursową. No i mamy jeszcze Zniszczoła, Klimowa, Freunda. Oni jeszcze w drugiej serii będą mogli raz skoczyć. No co, w Row R na pewno dla nich jest na plus. No brawo, Olek Zniszczał. 140,5 metra teraz w drugiej serii. No i Jewgeni Klimow. Było 139,5 z upadkiem niestety. No mógł dzisiaj naprawdę zdobyć sobie jakieś punkty, a tutaj no... Będzie ciężko. Na razie Olka Zniszczoła chyba nie przeskoczył. Drugie miejsce za Olkiem Zniszczołem, więc Olek Zniszczoł na pewno na tym 32 miejscu. Teraz zobaczymy, czy Freund go przeskoczy jeszcze. Oj, to też mi wygląda na porażkę Freunda, bo to jest kiepski skok. I drugie miejsce, więc tutaj Olek Zniszczoł chociaż 31 miejsce. No a teraz już zaczynamy batalię w drugiej serii. Wiktor Polaszek zaczyna, no i to nie będzie dobry skok Wiktora Polaszka, choć... No ciągnął do samego końca i 139,5 metra. Niskie co prawda oceny za styl, zobaczymy na ile mu to wystarczy. Konstantin Schmidt, 29 po pierwszej serii konkursowej. Konstantin, no ale chyba już Polaszka od razu weźmie. Choć niepowiedziane. To jest drugie miejsce, więc Polaszek chociaż te 2 punkty dzisiaj. Władimir Zograwski. Zobaczymy, jak sobie Zograwski poradzi. Jest zdolny do wszystkiego Zograwski i obejmie prowadzenie, proszę bardzo. Tak się skacze, właśnie, tak się powinno skakać. No i Jan Herl. Będą punkty, co prawda, panie Herl, ale ile? Teraz ten skok wszystko nam wyjaśni. No nie będzie lidera. Będzie drugie miejsce. Wygrywa co prawda z Polaszkiem 0,2 punktu. Niewiele, ale wygrywa. No i Michał Hajbek to jest kolejny skoczek. 139 pierwszej. A w drugiej jak? No tak na styk na prowadzenie. Jest prowadzenie. 0,1 punktu z Ograskim wygrał. Mimo wszystko. No i teraz Markus Eisenbichler. No, dawno chyba już go w 30 nie było.
Więc może dzisiaj się popiszę drugim również. Pięknym skokiem! Otóż to! 141 metrów Markusa Eisenbichlera, brawo! No, kto by się spodziewał, że Markus tak nam odleci? Gregor de Schwanden. A może de Schwanden jeszcze dalej skoczy? Otóż to! Proszę bardzo, jakie zmiany na liderach szybkie! 142 metry, Czech dał 18,5, ale to nic nie zmienia, bo i tak przewaga z pierwszej serii plus metry w drugiej powodują, że musi objąć prowadzenie. Junshiro Kobayashi. Junshiro daleko, ale na miejsce trzecie, więc z de Schwandenem i Eisenbichlerem oczywiście musi być przed Michelem Heibeckiem, no bo skoczył 140 metrów. Timmy Zajc. Odległa 22 lokata, ale no nie widziałem, żeby mu się tu dobrze skakało. No i ten skok też taki sobie. Czwarte miejsce za Junshiro jeszcze kończy. De Schwandenem, Eisenbichler przesuwają się, również Junshiro Kobayashi. Casey Larson. Ładna 21 pozycja. Jakby to utrzymał w drugiej serii, to naprawdę ładne punkty by mu się tam posypały. No i ten skok jest na miejsce czwarte, więc tutaj nie był w stanie wyprzedzić mimo wszystko pierwszej trójki. Pierwsza trójka przesuwa się w górę. Simon Amman. Są straty tak niewielkie, że trzeba skakać cały czas daleko. Tu nie ma nawet zastanowienia się na chwilę. Simon Amman, daleki skok. 141,5 i mamy zmianę na pozycji lidera. Nie egzekwo Szwajcarzy są. De Schwanden z Ammanem. No i Daiki Ito zajmował 18 miejsce. Jak będzie po drugiej serii, szarpnął nartami bardzo mocno, ale skok jest daleki. I na trzecie miejsce zabrakło 0,3 punktu do Ammana i de Schwandena stracił. Mackenzie Boyd Klaus. No na pewno Mackenzie nie wyprzedzi, upadł! 13 miejsce. No ma ten punkt, 0,4 punktu. O panie. No Olek zniszczył, złapie się za głowę. Pół metra tak naprawdę, wystarczyło dalej skoczyć. Daniel Andre Tande, Daniel Andre Tande. Daleki skok, chyba lider. Nie, trzecie miejsce, 297, 0,1 punktu. To jest niesamowita sytuacja. Stefan Hula miał 16 miejsce po pierwszej serii. I upadł! 14 miejsce Stefana Huli. To jest po prostu... Ja już tego nie mogę nazwać wręcz. Dawid Kubacki. 14 lokata. O pierwszej serii zobaczymy, ile Dawid skoczy w drugiej. No nie wydaje mi się, żeby to był daleki skok. No ale ustał ten skok. Ósme miejsce Dawida. No i Kamil Stoch. Nie ma tyle na Bartola, więc wypadałoby jak najwięcej odrobić dzisiaj punktów. Ile Kamil odrobi? No nie za dużo, bo ten skok zepsuty. 11 miejsce Kamila dopiero. Razem z Zograwskim. Wielka szkoda. Martin Hamann. Nie, nie będzie lidera. Miejsce szóste, ależ tak bardzo kusiła go ta linia. Ta chciał tam dolecieć, nie udało się. No i bardzo dobre miejsce Czesmira Koziszka. 10 po pierwszej serii jest. Ole, drugi skok zepsuty. Oj, oj, oj. Mocno spadnie Czesmir. 16 dopiero miejsce Czesmira. Ajajaj. Wielka szkoda. Stefan Kraft. No Kraft jak najdalej potrafił. I piąte miejsce Krafta. Pierwsza czwórka cały czas się trzyma. Jakub Wolny, może on to zmieni. No jest wielka ku temu szansa, bo Jakub Wolny tutaj cichaczem, ale spróbuje, nie. Będzie chyba za Kamilem jeszcze, 17 miejsce dokładnie.
No Kamil póki co się przesuwa, dla niego to jest świetna sytuacja. Yukiya Sato, siódmy po pierwszej serii jest Yukiya Sato. Zobaczymy, ile teraz skoczy Yukiya. Nie, też tego nie skoczył. Dziewiąte miejsce dopiero Yukiya. Niesamowita sytuacja. Carl Geiger, no. Jeżeli chce jeszcze walczyć o kulę kryształową, no to to jest taki konkurs, gdzie trzeba zacząć odrabiać takie straty. I Carl Geiger skacze bardzo dobrze. I na prowadzenie egzekwo z Deshwandenem Yamanem. Niewiarygodna sytuacja. Pius Paszche. No, obserwujemy go. Nie, on tutaj dużo nie odrobi. 12 miejsce. Pius Paszche też dużo straci dzisiaj. No ale zobaczymy, kto tak naprawdę najwięcej zyska. Szósty po pierwszej serii jest Matthew Sukup. O, i psuje swój skok Matthew Sukup. Nie wytrzymał tej presji mimo wszystko. I 20 dopiero trzecie miejsce. No to jest no prawie ostatnie miejsce, więc no Bor Pawlowcic. No on nie zagraża nikomu tak naprawdę z czołówki, więc on tutaj będzie... No nie obejmie prowadzenia, trzyma się na tym prowadzeniu Deshwanden Yaman Geiger i szóste miejsce Bora dopiero. Marius Lindwig. Może on? Kto wie? Kto wie, może on obejmie prowadzenie? No na to wygląda, jest prowadzenie o punkt przed Deshwandenem Yamanem i Geigerem. No i teraz Andrzej Raniszek. Jest drugi po pierwszej serii. To jest dla niego taka szansa dzisiaj. Taka szansa, żeby móc coś zrobić. Ale psuje skok. 14 miejsce i zostało jeszcze tylko dwóch. Halvor Egner Kranerud. On jest zdolny to wygrać. Ale czy wytrzyma tą presję, jaka na nim ciąży? No nie, Lindwig. A ósmy dopiero Granerud, co oznacza, że został już tylko Keiichi Sato. No zobaczymy. No chyba nie wygrał tego konkursu. Drugie miejsce Keiichiego Sato. Więc dzisiejszy konkurs wygrywa nie kto inny, tylko Marius Lindwig. Na drugim miejscu jest Keiichi Sato, bardzo dobra lokata, daje mu to 80 punktów. No i włącza się w batalię o kryształową, myślę, kulę. Trzecie miejsce dla Deshwandena, Yamana i Geigera egzekwo. No Deshwanden ten 142 metry naprawdę tutaj mocno namieszał w czołówce. Szósty Daniel Andretande, siódmy Daikito, ósmy Bor Pawlowcic, dziewiąty Halvor Egner Kranerud, dziesiątkę zamknął Stefan Kraft, najwyżej z Polaków, na miejscu 18 Dawid Kubacki, 21 Kamil Stoch, 25 Jakub Wolny, 29 Stefan Hula, no i niestety 31 Aleksander zniszczył Frontie Klimow, na 32 i 33 trzydziestkę zamknął Mackenzie Boyklaus. Moi drodzy, spójrzmy zatem na klasyfikację generalną Pucharu Świata. Tilen Bartol jest nadal liderem oczywiście, 702 punkty, Kamil Stoch 656. Następnie Robert Johansson, miejsce trzecie, od razu zapiszę, 586, Pius Paszche 579, Keiichi Sato 552, Wiktor Polaszek 545, Carl Geiger 504, nie Jakub Wolny, tylko Andreas Wellinger ma tych punktów 504, no Jakub Wolny na 9 miejscu 475 i dziesiątkę zamyka Mackenzie Boyd-Klaus 464 punkty. No moi drodzy, dzieje się, jest grubo. 15 Stefan Hula, 18 Klemens Murańka, 22 Dawid Kubacki. No i dalej Maciek Kot 27, no i Piotr Żyła 37 i Aleksander zniszczał 42. Bor Pawlowcic go już podgonił, więc no robi się bardzo ciekawie. Na ostatnich trzech miejscach nadal Trofimow,
Dominik Peter i Czesmir Korziszek, który jeszcze jako jedynie nie przekroczył 100 punktów. No ale cóż, ja w tym momencie dziękuję Wam za uwagę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie o ocenie w postaci łapki w górę oraz łapki w dół, zależy co wolicie. Oczywiście subskrybujcie kanał, a ja Was zapraszam już na kolejny konkurs, który odbędzie się w Trondheim na skoczni Granasen. Więc no, trzymajcie się, na razie, pa pa i hej!